idziemy do wędzarni zobaczyć, jak to wygląda i jak to mi wyszło. Także widać mnie? Mam nadzieję, że mnie widać. I zaglądamy, zobaczcie tutaj. Kiełbaska już jest w porządku. Suchutka, tu też jest wszystko suchutkie. Włączamy po prostu wędzenie. Mamy teraz 50 stopni ustawione, wygrzewało się. Wyłączam wentylator i zaczynamy dymić. To wszystko ładnie wygląda, pokażę wam. Hopa, o. Zobaczcie, tak wygląda kiełbaska. Tak wyglądają schabiki. Te są w przyprawach, a tam mamy jeszcze kiełbaskę. Także zaczynamy wędzenie. O. Dorzucamy trocin do dymogeneratora. Załączyłem grzałkę w nim. To jest termogenerator firmy Thermowit. Być może niebawem będą na naszej stronie www.wędzarnicze-bractwo.uk dostępne bez dodatkowych komplikacji z odprawą celną przez was. Dlatego, że mieszkam w świetnym miejscu na świecie, w Irlandii Północnej i łączę te dwa światy, czyli UK i Europę. Trzy takie kubeczki trocin wiór olcha buk, a teraz jedna pójdzie albo dwie czereśni na podkręcenie koloru. Jedna i troszeczkę jeszcze wejdzie. I teraz grzałka nagrzeje, z ręki pójdzie dym i będę monitorował to już na elektronice. A w sumie tu posiedzę i nagram może więcej nagrań na kanał. Już to pięknie wyglądasz, ładnie pachnie wędzonym. Elegancio. Picabello. Picabello. Skończyłem wędzić. Kiełbaska wygląda tak, o, a tak wygląda schab. I zaczynam podpiekanie. Schab do 63 stopni, kiełbasa ta i ta gruba stół do 68. Jedziemy z koksem. Kończę podpiekanie. Zobaczcie, tu są temperatury. 68 ma schab i kiełbasa. Znaczy nie, jest kiełbasa cienka. Gruba i cienka kiełbasa. Schab ma 57. Teraz nie wiem, czy zastanawiam się, czy otwierać wędzarnię i wychładzać, czy poczekać, żeby też kilka stopni schab zyskał.
Albo, dobra, otworzę, pokażę wam jak wygląda i wyjmę kiełbasę. Sprawdza, powinien dojść, o. Kiełbasa wygląda tak. O, zaparowało. I schabik wygląda tak. Schabik jeszcze trochę. Wyciągamy. Z cyklu w życiu trzeba sobie radzić, wózek na coś się przydał. Jeszcze 3 stopnie brakuje, 2 stopnie, żeby schaby były gotowe. Według starej polskiej szkoły już mógłbym wyciągnąć przy 60, ale według nowych standardów podpykamy do 63. Ok, dobiliśmy do 63. Wygląda to tak. Zaraz wyłączam wędzarnię i niech się studzi. Wtedy wędzarnia zrobiła off. Ha, chyba nawet bezpiecznik wywaliło. Chyba tak. Ta, wywaliło bezpiecznik. No ale chodziło o to, żeby wyłączyć wędzarnię. No i elegancko. Misja spełniona. Teraz to muszę schować. Żeby się kotel nie dopadł. No, tak trzeba zrobić. No, do zobaczyska. Później zrobię wam go przekrój i do zobaczenia. I skończyliśmy wędzić. Nie, z boczku tutaj mówię, pasterki. Okay.